Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj sprzątamy toaletkę, ale nie tak jak zazwyczaj, czyli kosmetycznie, ale dosłownie toaletkę. Właśnie skończyłam nagrywać i jak widać makijaż średni, podkład zdecydowanie niedopasowany do mojej karnacji, ale dzisiaj to pomijamy, dlatego że właśnie musimy posprzątać i po nagrywaniu, i ogólnie. Taki film nagrywałam chyba rok temu albo troszeczkę dawniej, więc chcę posprzątać tą toaletkę i chcę posprzątać znowu tą szufladę, którą możecie zobaczyć teraz. To jest taka szuflada ze wszystkim i z niczym. Więc jeżeli jesteście gotowi na sprzątanie, to zapraszam do oglądania dalej. Zmieniłam już ustawienie kamery, żebyście wszystko lepiej widzieli, więc mnie może do końca nie będzie widać, ale to chyba nie jest istotne, więc przechodzimy do sprzątania tego, co tutaj się dzieje. Na pewno teraz będę musiała też wyczyścić to lustro i ogólnie, jeżeli kojarzycie wcześniejsze moje ustawienie, teraz jest troszeczkę inne, jest troszeczkę mniej rzeczy normalnie, bo nie mam już tego stojaka na palety, ale tak dobrze oczyściłam palety, że one się wszystkie mieszczą tutaj w szufladzie. Czekałam, aż Alan się spakuje i wyjdzie i zobaczyłam, że nie mam już tych wacików i patyczków, więc jest. No i teraz zabieram się za sprzątanie. Tu mam takie próbki, więc z nich nie będę korzystać. I dlaczego, powiedzcie mi, jak ja ściągnę sobie folijkę z pudru, to ona mi się przykleja do stołu. Więc to od razu też zabieram. Właśnie najpierw zawsze zaczynam od śmieci. I widzę, że jakoś sporo ich tutaj nie mam, więc od razu to leci tam. Tu mam pudry, które teraz regularnie używam, więc wrzucę je sobie do tego mojego czegoś. Myślę, że tego nie będę jakoś bardzo ruszać, bo mniej więcej to jest uporządkowane, albo inaczej wiem, gdzie co mam, bo to będzie lepsze określenie. Na gąbkę też mam kejsik, tu. Proszę bardzo. To na razie powkładam sobie z powrotem te wszystkie rzeczy, które tutaj powinny być, żeby one mi później nie przeszkadzały. Tu te wszystkie balsamy. Właśnie jeszcze nigdy nie przetestowałam tej bazy z Paeza, a mam ją tutaj, bo chciałabym ją sprawdzić. Zdajemy sobie właśnie najpierw te wszystkie rzeczy, które tutaj zawsze są. To moja druga gąbka. Na pewno musiałabym w weekend wybrać pędzle. Aha, tutaj mam konturówki, to jeszcze zobaczę, czy mam je gdzieś. Nie. Konturówki mam właśnie tutaj w konturówkach i nie wiem, czy kojarzycie, miałam wcześniej jeszcze taki jeden cały stojak, to zrobiłam sobie porządek i to są wszystkie konturówki, jakie mam. Tu mam dwie próbki rzeczy, które chcę spróbować, bo mam ten krem z Laneige i Herborian CC krem w odcieniu Claire i tu mam jeszcze taki mały Super BB, tylko że to jest odcień Dore, więc to jest pewnie ciemniejszy, więc pewnie będzie za ciemny, ale chciałabym te rzeczy spróbować. Dzisiaj mam na policzkach praktycznie tylko ten róż, bo nie mam ani rozświetlacza, ani bronzera i te róże z Eveline. Sztosik, słuchajcie, naprawdę bardzo fajne. Jedynka na swatchu wydaje się być taka bardzo neonowa, ale na policzkach wygląda bardzo świeżo. No, widzieliście na początku filmu, właśnie miałam ten róż, więc on oczywiście zostaje. Wiecie co, wrzucę sobie może na razie te rzeczy. Tu mam zawsze płyn micelarny. To są rzeczy, które ostatnio kupiłam, czyli rzeczy do filmu. Moja maska Znam i puder Varieta. Wygląda, jakby nie był porządek, ale tutaj mam wszystkie kosmetyki do testu, więc to oczywiście tam zostaje. I teraz, żeby tego nie rozwalić, jak coś, to ten case. Really. Ten blat miejscami jest już po prostu permanentnie brudny, bo on też już jest stary. Więc proszę na to nie zwracać uwagi, powinnam w sumie teoretycznie kupić nowy, ale działa, więc jest okej. No to teraz znowu ustawiam pędzle, kontur, właśnie, wiecie co, tu, a jak ja bym to zrobiła, to tu, no i teraz tu konturówki, tu pędzle, nie, to będzie mi zostać, tu musiałabym mieć pędzle. Jak ci idzie? Super mi idzie. Moje spraye fiksujące. No to też bym musiała tutaj po prostu je ustawić. Chyba nie jest najgorzej. Ja tutaj, aha, bo ja tutaj mam też, tu mam jeszcze podkłady, które po prostu teraz testuję.
bo robię przegląd podkładów jednej marki, więc je sobie tutaj ustawię. I tu będzie monitor, który teraz stoi tu, żebym po prostu miała podgląd. I myślę, że jest ok. Aha, to tylko teraz jeszcze ogarnijmy te kosmetyki. Dobra, i mamy tutaj ten Topaze Glow Morning. Muszę to właśnie przetestować. Dzisiaj testowałam, bo to są w sumie kosmetyki, które dzisiaj testowałam, więc puder gładzik do ponownego testu, bo podkład, który dzisiaj używałam, a był to Affect. Mam, słuchajcie, takie ciacho na twarz, więc że jeżeli tego nie wiedzieliście, to jestem zdziwiona. Ale to są kosmetyki, które chciałam teraz potestować, więc tutaj one muszą być. Puder pod oczy idzie do pudrów pod oczy. To mi się kompletnie nie sprawdziło. Ja w sumie nie wiem, co to mam robić, bo to jest Bionic Glow. Wydaje mi się, że to bardziej jako baza, więc może jeszcze raz spróbuję tego jako bazę, ale tak średnio. Balsam olejek z Glam Shopu Hybryda. Mam na ustach, bardzo fajny, więc ląduje tutaj. Maskara z Rimmela właśnie pójdzie do tej szuflady, którą teraz będziemy sprzątać. Pomadka z AA idzie do pomadek. Paletka cieni z Eveline. Myślę, że od razu mogę ją dać do przekazania dalej. Ona jest spoko, ale po prostu nic nie wnosi nowego do mojej kolekcji, więc nie potrzebuję jej. I tu miałam taki mały pigment z Glam Shopu, więc wszystko. Usiądę sobie tak, żebyście mnie widzieli. Więc zabieramy się za to. Myślę, że najpierw dam sobie to wszystko na zewnątrz, bo muszę wyczyścić. Poszłam je umyć pod prysznicem i nie wyglądają najlepiej, no ale niech już będzie. To są takie organizery akrylowe, ale ze sklepu, który już niestety nie istnieje po prostu. Więc widać tutaj w lustrze w sumie, że rozrzuciłam wszystkie te kosmetyki i po prostu teraz będę po kolei je układać. I widzę, że nie mam tutaj za dużo podkładów, no ale dobra, lecimy. Hean Renew Hydrating Foundation to jest jeden z podkładów, którego jeszcze nie przetestowałam, ale chcę sprawdzić, więc oczywiście on zostaje. Nowe opakowanie Glam Shop Upiększacz. To coś mówi. Golden Rose Nude Look, czyli jeden z fajniejszych kremów BB i najbardziej lubię go używać latem, bo zimą jest odrobinkę za ciemny. I tak naprawdę ja tutaj nie mam za dużo podkładów, dlatego że sporo z nich jest po prostu tam, te podkłady, które używam na co dzień i rzadko już używam tej szuflady, ale dalej sobie ją tutaj posprzątam, żeby już był po prostu porządek. Mam tu jeszcze Prime Plus Studio Hydrating Skin Refreshing Primer z Essence, więc go też tutaj zostawię. Tu mam rozjaśniacz z NYXa i myślę, że to jest czas, że mogę go wyrzucić, bo on już jest stary, a używam teraz rozjaśniacza po prostu z Glam Shopu. I SPF z Holiki 50, to też muszę w końcu sobie usiąść i potestować wszystkie te filtry, które mam wrzucone tutaj w kosmetyczkę, bo chcę używać go jako bazy. Czekajcie, bo muszę wziąć pieseczka, bo się... Co, jesteś dręczony, tak? Ziek! Potworze ty! Piesek się ciebie przestraszył. To są w sumie chyba wszystkie podkłady, jakie mam. To teraz lecimy z korektorami. Korektor znam, bardzo lubię. Tutaj mam ten rimmel do Multitasker i używałam go ostatnio właśnie na wypryski i mi się podoba. I widzę, że zapomniałam pokazać Wam Pat McGrath Labs w sprzątaniu toaletki, bo czasami po prostu niektóre mi się korektory tak znikną, ale zobaczcie, że w ogóle jaki on jest, jaki... Co się z nim stało? To jest L2. On aż tak ściemniał? Muszę to sprawdzić, no ale go zostawiam, no bo był drogi. I tu mam korektor z Narsa i korektor z Golden Rose i on też oczywiście zostaje i wydaje mi się, że to są już wszystkie korektory. Dalej mamy właśnie tą bazę z Kat Von D, więc tutaj dam wszystkie maskary. Ale wiecie co? Tutaj mam tą... Ja chyba muszę jeszcze zrobić osobną grupkę na rzeczy do bubli i nagrać w końcu te buble i je wyrzucić, bo ja zbieram te kosmetyki, które mi się nie podobają i ich nie używam, a no bez sensu. Więc do tego buble idzie Eveline Varietta odżywka i mam tyle otwartych maskar, więc Bourjois Volume Reveal, ona jest spoko, więc zostawiam, Sky High zostawiam. Ta z Rosie, ona jest średnia, ale jeszcze ją zostawię. Ta z Essence jest genialna. Ona świetnie wygląda na rzęsach,
ale ogromnie się osypuje. To jest chyba jedna z bardziej osypujących się maskar, niestety, więc podziękujemy jej. To jest Lash Sensational w takim Smoke Rose, więc zostawię, bo to jest jedyna nieczarna maskara. A Wings The Volume, bardzo słaba, nie będę jej używać. Zalotka z Glam Shopu już jest praktycznie zużyta, więc też podziękujemy. Hean Sensual Mascara, jeszcze jej nie używałam, ale chcę ją spróbować, więc tutaj jest. Klasyczny Sensational, więc zostawię. I ta chyba już jest wyschnięta. No, ale te w ogóle neonowe maskary z Gole Rose są świetne. Jeszcze mam maskarę z Paeza Eyegasm, ale chyba nie byłam z niej zadowolona. Muszę sobie jeszcze raz jej użyć i wtedy podejmę decyzję. I widzę, że jeszcze mam dwa inne korektory. Ten Infallible myślę, że niedługo wyleci i zostanie po prostu ten, bo używam go właśnie na wypryski i był spoko. Dobra, i tyle mam produktów do brwi, więc przejdźmy przez wszystko. L'Oreal Unbelievable Brow, średni, rozstaje się. My Secret Wow Eyebrow, on mój brwi nie trzyma. Anastasia Beverly Hills mi się skończył, więc leci do projektu Denko i raczej go nie kupię ponownie, dlatego że po prostu mam żele do brwi, które bardziej wolę. Żel wykańczający z Glam Shopu za mało trzyma moje brwi. Bourjois Fiber Owi, on też był fajny swojego czasu i dalej uważam, że jeżeli macie super ładne brwi i tylko chcecie, i macie pełne i tylko chcecie tak delikatnie je wyrównać, to tak, natomiast teraz ja mam swoją idealną taką brwiową rutynę i jestem z niej super zadowolona, więc nie potrzebuję innych produktów. Tutaj już mam samą końcówkę, więc myślę, że mogę dać do Denko. Pisak z NYXa, ja nie byłam z niego zadowolona, nie umiałam z nim pracować. Ale może powinnam spróbować jeszcze, bo widzę, że on jeszcze działa i kreski mi robi, więc dam mu szansę. Kredka do brwi z NYXa, tutaj kolor był nieodpowiedni. Z Inglota, nie lubię takich kredek, a miałam do testu. I Gole Rose Eyebrow Powder Pencil. Myślałam, że to będzie fajne, ale jednak wolę ich klasyczną, tą Long Stay. No i pomada do brwi również nie używam, więc nie potrzebuję. Kolejne produkty są w kamieniu i mam tak, róż, ale tutaj się uwaliłam, nie wiem od czego. Róż z Kobo, świetny, więc oczywiście zostaje. Róż z Altery również zostaje. Tu mam ten mały rozświetlacz, właśnie muszę go częściej używać. Z Glam Shopu, to jest hit sezonu. On jest dosyć mocno brokatowy, ale ja lubię rozświetlacze, więc również zostawiam. Tu mam tych z Revolution. A, patrzcie na to. To jest żel do brwi. Mydło w sumie do brwi, ale to nie powinno tak wypadać, więc też podziękuję. Zostawiam, oczywiście. I tu mam puder z Diora. Muszę go bardziej przetestować, bo znowu użyłam go ze dwa razy, nie byłam super zadowolona, więc przestałam, ale chciałabym mieć konkretną opinię, więc muszę zostawić, więc chcę go oczywiście zostawić. Jakbym dała korektory i te razem, to bym dała tu. To muszę położyć. Jeszcze jest maskara z Rimmela, którą ostatnio używałam. No i tu mam produkty do konturowania. Shein zostaje, Inglot zostaje, Revolution Super Dewy, to jest chyba jedyna rzecz z Revolution, którą uwielbiam, zostaje. Ale za to ten Makeup Academy Blush Liquid Cream Blush był średni. No i mamy ten róż z Eveline, który też jest bardzo dobry i jest tani. Ale mam już produkty, które wolę bardziej, więc też myślę, że mogę się go już pozbyć. Przyciemniacz z Han również już ląduje do śmietnika, bo jest bardzo ciemny, a używam teraz rozjaśniacza i przyciemniacz tego z Glam Shopu. Małe opakowanie Inglota HD, więc sobie zostawię. I mam, patrzcie, ile baz pod makijaż, więc nie potrzebuję wszystkich. Na pewno się już pozbędę, ale to do Denka idzie ta z NYXa, bo po prostu już ją zużyłam. Mam bazę z Inglota, więc ją zostawiam. Mam bazę z Urban Decay, również zostawiam te dwie bazy z Vibo i znam, one nie były jakoś super fajne, ale chcę jeszcze je zostawić i sprawdzić ostatni raz. I ta, ale ona chyba już jest zepsuta, bo to jest taka Shake Primer z Kat Von D, ale też nie byłam zadowolona. Paeza Lilouche, po co mi tyle maskar? A tu mam to mydełko, oj, chyba musiałam niedokładnie dokręcić, bo jest całkowicie wyschnięte, więc leci do śmieci. Eyeshadow and Base z Kobo. Ładny kolor, to jest Cookie Latte, więc zostawię. I tu mam wszystkie pomadki, więc myślę, że tu po prostu te pomadki będę miała takie bardziej dzienne. Tutaj niczego nie chcę się pozbywać. Okazało się, że mam jeszcze więcej konturówek, więc sprawdźmy. Hean Nut Brown, jedna z moich ulubionych. Golden Rose 504. Zobaczmy, czy ona jeszcze tak działa, więc
zostawiam. O, tu jest kredka na linię wodną Znam, więc ona też zostaje, chociaż teraz cały czas użyłam tej z Glam Shopu. Glam Shop elegancki. U, ładny, bardzo kremowa, więc zostawiam. Takiej ciemnej nie będę używać, więc się pozbywam, ona jest z Nabli. Lip Matic 08 z Pierena, jedna z popularniejszych, więc ją sobie chcę zostawić. A spadła mi Hean w odcieniu Nougat i ją mniej lubiłam, wolę zdecydowanie Nut Brown, więc mogę się jej pozbyć. I tu mam jedną ze swoich próbek i to jest Diana, więc tą też zostawiam. I lecimy dalej, znowu Nabla w odcieniu Touch Me, ale ona jest już stara. Marka Move You're Out of Line i to jest konturówka automatyczna, więc takich nie lubię, więc podziękujemy jej. I znowu Catrice, stara. No i tu mam jeszcze tą drugą z Glam Shopu i z Zuzią, ale ona już jest dosyć mocno różowa, więc też podziękuję. Mam tu jeszcze mój puszek, więc go wrzucę tutaj i gotowe. Posprzątam tu i zaraz Wam pokażę. Ok, więc prezentuję Wam już posprzątaną szufladę. Tak to wygląda. Te organizery nie są w 100% dopasowane do tych szuflad, więc zawsze jak zamykam, to się później tak otwiera, ale teraz już mam na tyle mało kosmetyków w tym miejscu, że spokojnie mogę mieć je tutaj. Więc wszystkie produkty do ust, błyszczyk i pomadki pomieszane, podkłady i korektory, produkty do konturowania i dwa pudry, maskary i zalotka, konturówki i tu są bazy, podcienie i mój puszek. A tak wygląda już część z kosmetykami na biurku. Posprzątane, ja się czuję dużo lepiej, więc bardzo dziękuję za Waszą pomoc i za Wasze towarzystwo. Dajcie znać, czy taki film Wam się spodobał, a ja mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie, więc dziękuję i do zobaczenia. Pa!